Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, zapadły pewne zmiany. Pewne zmiany, dodałem dwa mody. Jeden jest w sumie taki tylko dla mnie, a drugi... Drugi jest w sumie dla troszeczkę naszego przyspieszenia. Zobaczcie, mam w tej chwili w ekwipunku, no, tylko i wyłącznie baterie, nóż, gaśnicę, no, żadnych surowców nie mamy. Mamy za to tutaj w szafkach różne rzeczorki, począwszy od jedzenia, skończywszy na różnych krwistych olejach, etc. i tym podobnych. No i wiecie, ogólnie problem był taki nieraz, że nie wiedziałem gdzie co jest. Teraz już czego nie potrzebujemy. W tej chwili mamy moda, który pozwala nam, że tak powiem, wszystkie te rzeczy z szafek sobie tutaj ściągać, więc to jest w sumie bardzo fajne dla nas, jeżeli nie chcemy tego przeszukiwać. Wiecie, to nie jest jakiś game changer, nie wiadomo co robiący, aczkolwiek taki troszeczkę quality of life. Więc myślę, że możemy to zrobić, ewentualnie jeszcze będziemy mogli sobie zmienić na distance inside, czyli wewnątrz tylko bazy będziemy sobie mogli craftować. W tej chwili mamy range 100, nie wiem czy to dużo, nie wiem czy to mało, zobaczymy. Moi drodzy, gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest dobre pytanie, bo jesteśmy w tej chwili na południowym zachodzie. Ogólnie myślę, że no, będziemy chcieli zejść jeszcze niżej, tylko problemem w tej chwili są, lekko mówiąc, baterie. Baterie, których, no, czy baterie, ogniwa, bo baterie jak tam baterie, ale ogniw to my nie mamy w ogóle. I myślę, że może być to dla nas troszeczkę problematyczne, w szczególności, że nie mam nawet jak... W ogóle tu pręt paliwowy się nam odblokował. Nie mamy w ogóle jak zrobić sobie bateryjki. Chociaż widzę, że grzyby kwasowe to ja mam. Mam grzyby kwasowe, nie mam rudy miedzi. Być może nie będzie głupim pomysłem na razie się przejść tutaj dookoła tego pierdzielniczka. I być może właśnie takich rzeczy poszukać. Wam powiem, że trochę się pogubiłem. Ja tu byłem i to już wszystko patrzyłem. To jest dobre pytanie. Po Subnautiki miałem lekką przerwę. Ale jakoś sobie nie przypominam tego. Ramię torpedowe. To już mamy. To też już mamy. No dobra, to po prostu na razie szukamy sobie... Tak, byliśmy tu. Dobra, byliśmy. Już sobie przypominam. Byliśmy tu. To był w ogóle ten dziwny dosyć biom. Tu w ogóle widzę, że mamy grzyby. Znaczy grzyby, koralowce. Które sobie też teoretycznie możemy zebrać. Też sobie możemy zebrać, bo to są rzeczy, które... One non-stop się przydają. One się non-stop przydają, więc akurat spoko. Ale nadal szukamy tej miedzi. To jest dosyć... ważniejsze. Dobra, światło sobie włączmy. No, tu już jest głęboko. Tu już jest dosyć głęboko, ale no, powiem wam, że te surowce... Jest ruda miedzi, dobra. Te surowce są dosyć pochowane. O! I teraz nie wiem, czy to ryba. Ty. Rybson. Rycz Rybson. Łopatnica. Czemu my łopatnicy nie mamy? Chodź, łopatnica. Tu jest też ołów, ale no niestety nie mamy jeszcze jak go wydobywać. Ja wiem jak go wydobywać, bo jego się wydobywa za pomocą tego kombinezonu Prawn. Więcej Corolla. No i moi drodzy, jak tam te odcinki w końcu na bieżąco? Jak wam się podoba to, że w końcu znów są odcinki i są odcinki normalnie? Tyle, ile być powinno i w takiej kolejności, jak być powinno. I Little Goody Two Shoes, i Subnautica, no wszystko po prostu, wszystko pięknie, ładnie. Zobaczymy, jak długo mi się uda ustalić tą kolejność i, że tak powiem, systematyczność. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Kurde, no nie ma tego. Ja nie widzę tu w ogóle żadnych pypciów, które mogłyby nam służyć za... Za surowce. Dziękuję. Wiem, że wszystkie systemy są online.
Oko loko, no kurde, to naprawdę nie ma. Zostaje nam tylko i wyłącznie zejście delikatnie niżej. Ja widzę, że coś tu jest. Ołów. To widzicie, mniejsze rzeczy. No właśnie, zobaczcie, są też save'y, bo to jest drugi mod, który sobie ściągnąłem i są to save'y automatyczne. Fragment ładowarki ogniw. My chyba mamy to, czy nie mamy to? Ładowarki ogniw mamy. No dobra. Ruda srebra, to jest kolejne ramię torpedowe. A ramię torpedowe w sumie to takie, wiecie, w tej chwili dla nas useless. Diamencik. O, dobra. Już wiemy przynajmniej, jak działa safe. 5 minut to chyba jest za często. Będę musiał zmienić do 10 minut. Ale to już po tym odcinku, więc czeka nas jeszcze trochę tych save'ów. Czeka nas jeszcze trochę tych save'ów. I złoto. I wszystko złoto, co się świeci, tak? No dobra. O kurde, zobaczcie, tego nie zauważyłem wcześniej. Tu jest kolejna kapsuła. Tylko pytanie, czy my tu już byliśmy? Wygląda, jakbyśmy już byli. I tu byliśmy chyba. Kochani moi, my tu byliśmy. Tak, nawet sobie przypominam kiedy. To jest najlepsze, nawet chyba tutaj tą ładowarkę sobie blokowaliśmy wtedy. I. No dobra. Skoro tak. Skoro tak. Już miedzi mamy chyba wystarczającą ilość, żeby zrobić sobie przynajmniej jedno ogniwo. Mam taką nadzieję. Przynajmniej. Dużo ołowiu, dużo innych rzeczy, ale tego, co nam najbardziej potrzeba, już nie ma, prawda? I wydaje mi się, że dzisiaj schodzimy niżej. Dobra. Zobaczmy, czy uda nam się w końcu zrobić to ogniwo. Wiecie, w teorii mógłbym zabrać jedno ogniwo stąd. No mógłbym. I to nawet nie byłoby jakieś straszne. Mamy ogniwo energetyczne, dobra. Mogłem jeszcze wgrać jednego moda, którego nawet miałem na oku i chyba zapomniałem go doinstalować. A konkretniej mówiąc, mam na myśli... O, benzen możemy w ogóle robić, zobaczcie. Czy tu benzen był do czegoś potrzebny? No właśnie, chyba nie. Ej, to po co nam się ten benzen w ogóle odblokował? No tabliczki to wiem. Tabliczki to wszystko wiem. Do czego był benzen? Opcja grawitacyjna, Seagrate, radio, latarnia. No właśnie. Ej, no my tutaj tego benzenu w sumie nie potrzebujemy. Włókna syntetyczne. Okej. Okay. Włóknista siatka, ale my włóknistej siatki możemy. Okej. Okay. Do czego było włókno syntetyczne potrzebne? Być może do. Właśnie nie wiem. Ale podejrzewam, że do jakiegoś upgrade'u być może. Dobra, zjedzmy. Tylko sobie odstawmy to wszystko. Odstawmy sobie to wszystko. No, nawet te surowce spoko. Nawet te surowce spoko. Trochę ich mamy. Żeby teraz nie odłożyć tego, czego nie powinniśmy. Dobra, mamy te nasze rzeczorki. Był jeszcze pomysł, żeby zainstalować moda, moi kochani. Na dostęp. Dostęp do Simopa, do jego storage'a. Ale problem był taki, że nie był nawet Nexa, tylko na Q-Mode Loader. I niestety nie udało mi się go zainstalować. W sumie nawet nie chciałem tracić czasu na to, bo nie miałem go dzisiaj zbytnio dużo, a chciałbym sobie zrobić jak najwięcej zapasu, żeby też osoby wspierające miały troszeczkę uciechy z tego, że mają te odcinki szybciej, prawda? Staram się też jak najwięcej tego zapasu sobie teraz robić, nie tylko ze względu na to, że my tam, wiecie, chodzi mi o to, że po prostu nie ze względu na to, że teraz mam mało czasu, tylko ogólnie chodzi mi o to stricte, żeby móc sobie bez problemu, kochani, te odcinki mieć, no i żeby właśnie ci wspierający mieli z tego pociechę lekką przynajmniej.
Dobra. Widzę więcej rzeczy. Okej. Coś słyszę dziwnego. Tu jest sporo tego uranu. Bałem się, że zaraz mogę napotkać dziwnych osobników. Na razie jest cisza i spokój. Dobra, więc to przejdźmy się tutaj, bo być może coś znajdziemy ciekawego. No tu jest na razie benzyn. No to w ogóle są nowe kręgówki. Wow. Skanujemy sobie ciebie. A jesteś śmieszna. Tu jakieś bebki. Co to jest? Czy ja to mogę zniszczyć? Nie mogę. Tu rubiny, w ogóle jakieś... Słyszę jakby tłuczenie serca? Fuck. Cię też trzeba trochę uważać. Miejscowe skanowanie ujawnia pobliski otwór prowadzący do biomu z rozległymi skamieniałymi szczątkami. Jest ogórek. Mamy kolejne jakieś rzeczy. Okej. To mi Steamowo zaatakuje? Nie powinien. Patrzcie, jaki ogór, no. Ogór, uspokój się, bo za skamieniem dostaniesz. Sprawdźmy, czy coś tu się nie ukrywa. Co to jest? Sterownia skanująca. Czy ja to mam? Pewnie mam. No oczywiście, że mam. Ogór mnie tu próbuje wziąć od tylca. Oczywiście ja mu się nie dam. Sterownia skanująca kolejna. Kurde, tam są te ripery pseudo, tak? Mi psuje. On mi psuje, ogór mi psuje wszystko. 54% dobrze zauważyłem. O, ale bym się wkopał. A to ogór nędzny. A to ogór nędzny. Dobrze, mamy pertula. Oj, dobrze. Patrzcie, tych reaperów też jest tu od zajebania. A to dziadowy ogór, no. Dobra, sonarek włączam. Wiem, że to może nieodpowiedzialne. Zobaczcie, że to w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją. To w ogóle to jakieś płyny, chociaż może to nie płyny, może to gaz, które są cięższe od wody. Są cięższe od wody i widać, że opadają na samo dno. Ciekawe, czy coś tam jest, ale chyba nie. Żadnych nowych surowców też nie widzę. Dodatkowo też nie widzę przejścia. O dobra, coś nowego tu jest. Wow. Panie kolego drogi. Kim pan jesteś i czy jesteś agresywny? Wyglądasz na takiego agresywnego. Oż ty gnoju. Wyłączył mnie. Nie mam prądu. Ło. Ty jesteś mega niebezpieczny. Ty jesteś mega niebezpieczny, dziadu. Padaj na bambus. Banany prostować. Ale dziad. On mnie tutaj coś chciał wyłączyć. Gałgan. Jest tutaj mnóstwo! Jaja sobie ze mnie robicie? Jest, nie wyjdę. Dużo nowych rzeczy. I z przyjemnością bym sobie to wyszedł. Lilia słonowodna. O, dobra. To jest jakiś kwas. Jest jakiś kurwa kwas. Pirokoral. Niech będzie.
Mamy jakiś... Tytan. Powiedz, że wow, tytan. Coś nowego, ale tytan jest przecież standardowym surowcem tutaj. Ruda miedzi, dobrze. Kolejny tytan. Takie rzeczy jak ruda miedzi jak najbardziej przyjmę, bo to jest dosyć istotny surowiec. Przy okazji patrzę, czy nie ma czegoś nowego, ale nadal nie widzę. Miedziucha. Kolejna mi... czyżby dobry biom na miedziuchę? Właśnie, tu jest i kwarc. Troszeczkę boję podchodzić do nich. Bo nie wiem, czy oni coś naprawdę mogą nam zrobić. Najlepsze nie wziąłem sobie jedzenia ani wody, kurwa. Czemu ja muszę być taki upośledzony trochę? A ta rybka, ona coś daje? H2 minus 1, shit. No i dobrze. Trzeba cały czas być, mieć na uwadze to, że teraz musimy uciekać. Znów się źle przygotowałem do tego wszystkiego. To jakieś muszczki są. Kurde, człowiek. Amodendron. Automatyczny zapis. Nie, no definitywnie muszę go skrócić, bo mnie wybija z rytmu. Ale wiecie, no coś za coś. Ja od tego prądu już się trochę nauczyłem. O ty w dupkę węża. I to nie ogórka. Zobaczcie, wow, jakieś kamieliny. Jakieś inne dziwne stworzonka, które... Pamiętają, że ten biom zawiera niezwykłą dużą koncentrację organicznych i skamieniałych szczątków. Co to jest? To jest nic. Mamy jakąś wiadomość, ja to widzę spokojnie. To nadal mnie martwi mnie cholera ta woda. Martwi mnie ta woda. Nielegancko. Lelegancko. Inny jakiś Czy pali? Hipnoliszka. Widzę. Koral stołowy. Jestem zielony. Więcej rzeczy nie widzę. Trochę mi dupsko przypaliło, widzę to. Czuję to. Okej, bo tu jest gejzerek. Tu jest gejzerek, kochani. Rozumiem, że to jest po to, żeby też zwiększyć prawdopodobieństwo, że my sobie tutaj tą bazę zrobimy. Bo wiadomo, że no tutaj światła nie ma. Światła nie ma, a to oznacza, że nie ma również jak doprowadzić prądu w inny sposób niż właśnie w taki. Dobra, no kochani, jest mało tlenu, mało wody. Cofam się. Nie w rozwoju, bo to akurat za późno. Ale cofam się, no i musimy tą wodę uzupełnić. To już mamy 750 metrów, to jest naprawdę głęboko. Szkoda, że nie mamy schematu dla cyklopa, żeby to sobie podlecieć, bo przydałoby się. Cyklop by się naprawdę mi tutaj bardzo przydał. Najgorsze jest to, że obawiam się, jak ja wrócę. Właśnie, natychmiastowe uzupełnienie płynu, a ja jeszcze sobie chcę zobaczyć, mogę zeskanować. Krasnoroszczypcowy. Dzień dobry, panu jest pierdzielany z tym, dobra. Ja tu wrócę. To wrócę za chwilę. Wrócę to nawet za chwilę. Wiem, że naprawdę można coś tu fajnego znaleźć. O nie. Mam nadzieję, że mnie nie widzisz. Kolega, problem nie potrzeba. Chyba nie trafiłeś. No dobra, ale tu jest jeszcze jego kolega. Nawet może mi się uda stąd wyjść. Kurczę, wiecie co, naprawdę byłbym chyba skłonny nawet gdzieś tutaj bazę założyć. Żeby mi taką, wiecie, bazę wypadową, no bo w teorii ładować ogniwa tu możemy. Jedynym problemem może być woda, bo nie ma soli.
Nie ma soli, nie ma w sumie też pęcherzówek, co może być również problemem. Ale oprócz tego, raczej dałoby się tu wyżyć. Dałoby się tu wyżyć. Ewentualnie robić raz na jakiś czas wypady po sól i pęcherzówki i tyle. Ale wiecie co? To się teraz głupi. Przecież my tutaj... My tutaj przecież mamy coś takiego jak dystrybutor wody. Możemy tą wodę sobie generować przecież. Zapomniałem o tym. To być może naprawdę nie jest głupim pomysłem sobie zrobić gdzieś tą bazę w okolicy. Wiecie, ja nie mówię taką na stałe bazę. Kurwa, oj. Czy bym się zgubił? Nie. Jezu, naprawdę, troszeczkę za często są te zapisy. Może się rozgubił. Że zapatrzyłem się na ten zapis. 30 sekund, czyli zaraz walnie. Trochę za często. Trochę za często. Dobra, mamy to. Dotarliśmy do cyklopa i nawet chyba przeżyjemy. Trochę nam się ten Steamow podepsuł. Dziękuję za save'a. Dziękuję za save'a. No 5 minut naprawdę jest za mało. 5 minut naprawdę jest za mało. Dobra, woda. I need water. Need water. 2. Okej. Okay. Wiem. Stabilizacja systemów życiowych. No dobra, kręgówka nam została. Zobaczymy zaraz, co sobie z tej kręgówki możemy jeszcze zrobić. Co możemy sobie zrobić z kręgówki? Czy my tą zasoloną kręgówkę możemy? Chcę zobaczyć, czy kręgówka jest pożywna. Nigdy nie jest człek. Człek. No nie zamierzam jeść człek. Znaczy zjem ją w całości. 23,3. No, nie jest to jakoś super dużo. Łopatnica. 32 łypacz. Ale to jest zasolony. Właśnie, pytanie, czy to by dało nam więcej. Dwie wody nam zostały, nie body. Body to są gdzie indziej. Wezmę sobie jedną kostkę i jedno to. I oczywiście zaraz sobie wracamy do Greydołka. Spróbujmy zrobić sobie może jeszcze jedną baterię. Nie mamy kwasowych grzybków. Kwasowych grzybków. Jak to wygląda? 0, 0, 26%, 25%, 100, 100 i 100. Rozumiem, że albo włączyłem, zostawiłem na włączonym silniku, to jest bardzo prawdopodobne. Silnik wyłączony, czyli nie. Kamery też nie, dobra. Czyli musimy wyłączyć tu oświetlenie. Mam nadzieję, że trochę jednak to nam zapewni więcej czasu, ponieważ ja sobie chcę jedno ogniwo energetyczne zabrać. Jedno ogniwo sobie zabiorę. Tu nam się jeszcze ładnie załadowało. Kurde, nie chciałem tego zrobić. Czy mamy wodę, mamy wszystko, możemy sobie pójść dalej podróżować. W szczególności, że tam jest dosyć ciekawie. Okej. Okay. A jeszcze takie pytanie. Bo ja nie sprawdziłem tego. Być może... Cyklopem mogę tam sobie podpłynąć. Tak trochę też głupio zrobiłem, że nie sprawdziłem, ile mam głębokości cyklopa. Ile jest? 500 metrów, ale to śmiało. No to śmiało. System kamer i lecimy. Dobra, tylko wiecie co, bo tak. Ja tu włączyłem chyba przypadkowo, tak, włączyłem przypadkowo. Oświetlenie kamery i tak jest włączone. No dobra, to próbujemy sobie zejść
Niżej. Mam nadzieję, że nie przypieprzę zbytnio. Przypieprzyłem, prawda? Nie, tam sobie cyklopem nie dolecimy. Nie ma szans. Nie wiem, czy teraz jeszcze sobie nie zrobiłem kuku. Oczywiście, że sobie zrobiłem kuku. Nie ma na takiej opcji. Nie wlecimy tam sobie. Mówi się trudno. Wyłączamy silnik. Trudno. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Nic nowego. Mam tylko nadzieję... A, Tyribo. Mam nadzieję tylko, że nie ma żadnego pożaru i że będziemy mieli do czego wrócić. Dobra, płyniemy, moi drodzy, bo to też nie ma co się tutaj nad tym wszystkim spuszczać. W szczególności, że ja chyba tu już i tak spartaliłem, bo trzeba było zejść niżej. Chyba tak. Tak, ja w ogóle źle wpłynąłem już. No dobra, to płyniemy. No i moi drodzy, miejmy nadzieję, że teraz gdzieś sobie tam już dopłyniemy. Chyba, że ja teraz znów gdzieś indziej płynę, ale chyba nie. W dobre miejsce teraz znów płynę chyba. Dobre miejsce płynę, no mam nadzieję. Staramy się jak najgłębiej zanurzyć. Byliśmy wtedy na 750 metrach. To jeszcze nie jest jakoś max. Więc z 750 metrów chciałbym jeszcze zejść troszeczkę niżej do 900, no i jeszcze 900. Czym ty jesteś? Czy ciebie nie widziałem wcześniej? Mogę ja cię zeskanować? Krwawy pełzacz. Ale to wychodzi na to, że to jest w normie. Wychodzi na to, że one, te zwierzątka, one są tutaj fauną. Fauną, która normalnie występuje na tej planecie. Ja myślałem na początku, że są te roboty zrobione albo przez Aurorę, albo przez naszych tych alienów, co oni się chyba prekursorzy nazywają, tak? Znaczy, jak śmiesznie. Tak, oni chyba się nazywają prekursorzy. Ogórka już nie ma? Nie ma. Ogórek sobie poleciał. Dobra, o, nawet tu jest ogórek. Próbujemy coraz dalej i coraz dalej się dostać, żeby zobaczyć, co skrywają te jaskinie, no bo faktycznie jest tutaj naprawdę bardzo dużo skamielin. I te skamieliny, kochani, no, widać, że te lewiatany sobie tam spotykamy na zewnątrz, to jest pikuś. To jest naprawdę mały wuj. I trochę też boję się, że jak dotrzemy już na samo dno, to niestety lewiatany to będą, że tak powiem, naszym najmniejszym zmartwieniem. Takie mam wrażenie. Wrażenie mam również, że mogę się bardzo oszukać. Takie mam wrażenie. A czy tak będzie? Zobaczymy. Dobra, jesteśmy już w tym miejscu, gdzie wcześniej byliśmy, gdzie nas troszeczkę niestety, ale zablokowała woda. To jest tytan? Ruda niklu. Kiedy już mieliśmy? Chyba mieliśmy. Tylko wiecie co? Jedyne co mnie uspokaja, to to, że ta skamielina po pierwsze jest martwa. To jest chyba najlepszy dowód, że jest tu bezpieczniej. Ale zarazem nie, no bo jeżeli to jest skamielina, coś jakoś to musiało zdechnąć. Tak? Jakoś to musiało paść, jakoś to musiało zdechnąć. I teraz pytanie. No właśnie, bo są też mniejsze skamielinki. Pytanie, czemu to zdechło? Czy przez tą chorobę, którą my teraz mamy w sobie? Właśnie, wow. Czy coś tu grasowało większego? Mówię, tak na samym początku wspomniałem, jedyne co mnie tutaj jeszcze trzyma pewności, że jestem bezpieczniejszy, chociaż teraz troszeczkę mniej.
pchał, to, że jest tu mało miejsca. Uuu, dobra, coś tu mamy. Coś tu mamy. Mamy oświetlenie. Mamy kolejną strukturę obcych. No, więc jest tu mało miejsca i wydaje mi się, że nawet nie miałoby to zbytnio sensu. Wydaje się, że ta konstrukcja obcych opadła na dno morskie. Dobra, dobra, ty mnie tu nie cwaniakuj. Ty, płaszczko, jesteś agresywna. Duchomanta. Ale ty masz fajne rzeczy w środku. Rozumiem, że to się rozpierdzieliło i opadło na dno, tak? Wykryto transmisję obcych. Analiza lingwistyczna brzmi. Uwaga, wnętrz znajdują się niebezpieczne materiały i formy życia. Dobra. Ale tu chyba nas nic nie zje, co? Chyba. Pytanie, czy na przykład... O! Czy mogą być tu ci strażnicy? To jest dobre pytanie. O, właśnie ci. Tego w sumie nie wiemy, czy oni mogą poruszać się również w środku. Być może oni się poruszają jak duchy, nie wiem. Ja się dowiem. O ile jest tu jakieś wejście. Być może ta placówka, która opadła na dno, że jest nie do zbadania, chociaż nie, chyba jest wejście. To czy Shiro sobie... czy Shiro sobie wziął płytkę? To jest pytanie za milion punktów. Shiro sobie nie wziął płytki. Jezu, jak ja jestem płytki. Ja nie myślę czasem. Ja się nie spodziewałem tu żadnej, wiecie, struktury obcych. Kurde, ale tutaj nie ma jak wlecieć. Zobaczcie, tutaj po prostu jest ta placówka, ale ona jest zablokowana. Zaczynam się sejwik czyta. No ja aż sprawdzę. Ale nie widzę możliwości. Nie widzę możliwości jakiejkolwiek interakcji tutaj. Ała. Uuu, jest dobra, widzę. Jeszcze akurat sejwik mi pięknie się pokazał. Coś tu mamy. Bardziej mnie martwi to, że jest to miejscówka w wodzie. Jak wiadomo, w wodzie grasują rzeczy. Ściany wewnętrzne tej sekcji są znacznie wzmocnione. Wskazuje, że budowniczy albo chcieli odgrodzić się od czegoś, lub albo zamknąć to w środku. Bez względu na intencje nie udało im się. Kurde, tu jest płytka. Tu możemy włożyć tabliczkę. Kurde, ale jestem głupi. No słuchajcie, jak nie znajdę tu żadnej tabliczki, ja się oczywiście cofnę. Ja się oczywiście cofnę, ale już bez was. No nie będę wam tutaj robił takiej dupy strasznej z odcinka. No mea culpa, przepraszam was za to. Czasem się zdarza, że człowiek kurczę o czymś zapomni. Teraz pytanie, czy tylko ja w ogóle mam te płytki gdzieś tam na statku, bo jeżeli nie mam, to będzie w ogóle lipa. Co to jest? Jakieś jajo? Okazy mant. Gatunki manty na planecie 4546B. Neonówki. To wcale nie ten kabaret. Terminal danych. Raport o uszkodzeniach. Dobra, to przeczytajmy. Raport o uszkodzeniach. W okolicy placówki wykryto lewiatona zbliżającego się z wysoką prędkością. Zewnętrzna lina kotwicy została uderzona z ogromną siłą. Zewnętrzna lina kotwicy została uszkodzona. Placówka zaczyna tonąć. Uderzenie w dno morskie. Wykryto uszkodzenia w jednostce kwarantanny 7. Jaja lewiatana. Uruchomiono protokół natychmiastowej likwidacji osobników. 314 osobników zniszczonych i jeden osobnik nie został znaleziony. Ewakuacja załogi do schronów poza terenem placówki. Uruchomiono protokół kwarantanny planetarnej. Uwaga! Zainfekowane osobniki nie mogą opuścić planety. To czyżby mama Lewiatan próbowała tutaj odzyskać swoje dzieci?
I rozumiem, że te 314 zlikwidowanych, jakiś ty piękny, zlikwidowanych, jedno zaginęło, tak? Czyli jedno gdzieś tu jeszcze może być. Bakterie biologiczne. Szczątkowe dowody biologiczne sugerują, że do tej lokalizacji sprowadzono miejscowe formy życia, gdzie poddano je dokładnym badaniom. Dobrze, ale wiecie co, najpierw... Tlen. Bo tu mamy na maksa zwiększone zużycie tego tlenu. A wiadomo, że ja sobie tutaj nie przelecę nawet, prawda? Ale i tak sobie bliżej tu przelecę. Może mi się uda? Opsta. W ogóle jeszcze naprawmy, żeby w razie czego móc uciec. Nie wiem, czy coś tutaj się znajdzie czających na nas, ale wolę nie ryzykować. Teraz się w ogóle skończy jeszcze rund. Dlaczego z konstruktora baz się zabierze? Dobra, kolejne dane. Pobieranie danych dotyczących bakterii. Uwaga, wykryto nietypowe wahania w plazmie białek krwi. Przeprowadzono skan osobistego jest mocno zalecane. Dobra. Infekcja. Samo skanowanie zakończone. Zakażenie bakterii twojego organizmu rozprzestrzeniło się na skórę oraz układ odpornościowy. Raport medyczny zapisany do bazy danych. Identyfikacja szczepu bakterii wymaga większej ilości danych. Dobra. Raport infekcji bakteryjnej. Do twojego organizmu wdała się infekcja spowodowana nieznaną bakterią wodną. Bakteria obecnie rozwija się w twoim krwiobiegu. Przewidywany czas inkubacji 2 tygodnie. Twój system odpornościowy nie radzi sobie z infekcją. Prawdopodobnie odczuwasz już grypopodobne objawy oraz podrażnienia skóry. Twoim głównym celem powinno być pozbycie się infekcji. Proponowane działania, odzyskanie większej ilości informacji badawczych na temat prawdopodobnej szczepionki, zbadanie mechanizmów obronnych tutejszego ekosystemu pozwalający mu zahamować objawy infekcji. No dobra. O! No ładnie. To bardzo ciekawe, byśmy w rękawiczkach. Zestrzeniak. Czyli to są te przestrzeniaki. Samo teleportujący się strażnik kwarantanny. Ta forma życia nosi ślady głębokiej modyfikacji genetycznej i rozległego przeszczepu mechanicznego. Układ pokarmowy i układ oddechowy zostały zastąpione przez wbudowaną baterię, która otrzymuje energię bezpośrednio z głównej sieci i rozprowadza ją po całym ciele. Zminiaturyzowana technologia fazowa została wszczepiona pod skórą i jest włączana przez główny układ nerwowy, co umożliwia stworzenie teleportacji. Mózg i główny układ nerwowy zostały cyfrowo rozszerzone o zaawansowaną moc obliczeniową i porozumiewanie się na odległość. Podsumowanie, programowalny łowca zabójca. Unikać. Dobrze wiedzieć. Dobrze, ja się do nich nie zbliżałem. A miałem zamiar. Dobra, łowcy zabójcy. Być może jakoś nawet sobie z wami poradzimy. Kiedyś. Rozumiem, że tam nie wlecimy. Może to i lepiej. Tu już chyba też jest wszystko, tak? Tak. Krowę porwa ptaka, Shiro nie ma, kurwa, tabliczki. Jezus Maria. No i cóż. O, tu się da wlecieć, tu nie ma szyby. O kurwa, to nie wiem. Pozostałości szkieletu. Wierzę to. Pozostałości badanego osobnika. Pozostałości szkieletu ogromnego drapieżnika przetrzymywanego w sztucznym środowisku. Po pierwsze, baza. Środowisko stworzone, by pomieścić ten gatunek, sugeruje, że był on trzymany przy życiu w zamknięciu przez miesiące, a nawet lata do celów badawczych. Materia organiczna wskazuje, że siedlisko zawierało różnorodną roślinność, chociaż od tego czasu uległa ona rozkładowi. Kiedy kompleks się zawalił, ten gatunek został albo porzucony na śmierć, albo zmarł natychmiast. Ewolucja. Chociaż szkielet dzieli pewne wspólne cechy z zębaczem i rekinem piaskowym, ujrzając to te podwójne oczodoły, ten skamieniały okaz jest znacznie większy i ma niezwykłe przedramiona, rzadko spotkane u gatunków wodnych. Gatunek ten prawdopodobnie wyginął w ciągu ostatnich tysiącleci, a jego ewolucyjni potomkowie wyewoluowali tak bardzo, że zmienili się nie do poznania. No faktycznie, przedramienie ma. Jaki dziwoląg. Jaki dziwoląg.
Dobra, konstruktor baz. Wypad. Ja tu potrzebuję czegoś. 30 sekund zapisu, dobrze wiedzieć. No i kochani, tu chyba jest już wszystko. Jest tu wszystko już. A Shiro nie ma płytki. Shiro nie ma płytki. Kurwa no. No cóż, będzie trzeba dymać. Dobra, widzimy się za chwilę. Wiecie co, kochani? O, killer. Wiecie co, kochani? I ja tutaj jeszcze sobie leciałem do Cyklopa. Ale chyba jakoś inaczej wleciałem. I trafiłem na miejscówkę. Tylko goni mnie Predator. Goni mnie Predator, mam nadzieję, że sobie odpuści mnie. Jeszcze ogórek. Boję się, że on zaraz tu do mnie wleci. Dobra, wiecie co? Inaczej zróbmy. Ja sobie troszeczkę odpłynę. Bo boję się, że ten ogórek mi zaraz zje Simofa. Boję się, że on mi zje Simofa, a tutaj widzę, że jest wrak. I w tym wraku na pewno nas chyba jeszcze nie było. To już Shiro powiedział. No nie, no nie było nas na pewno. Dołącz do zarządu Altery. Tu nie chodzi o pieniądze. To powiedział mi każdy z szefostwa zarządu Altery. I ja im wierzę. Rentowność jest tylko tymczasowym osiągnięciem. Władza i status, oto prawdziwe cele. Zyskaj wystarczająco duży zysk dla korporacji Altera, a staniesz się najbardziej wpływowym biznesmenem w całym wszechświecie. Załóż firmę, która miażdży swoją konkurencję i po jej obowiązkowym wykupieniu zostań jednym z członków zarządu. Dodatkowe profity, podróżowanie, bezpłatny dostęp do bram przestrzennych firmy, doradztwo, osobisty asystent dla każdej dziedziny twojego życia, długowieczność. Automatyczna wymiana narządów. Altera. Zdobądź to, na co zasługujesz. Okej. Fragment ramienia wiertniczego Prawn. 1 na 2. Mam nadzieję, że tu nic nie wlazło, bo tak coś słyszałem, że coś się teleportowało. Fragment stanowiska modyfikacyjnego. No nie, no weźmiemy to, bo mi się to ten przyda. Reaktor jądrowy. Czy my to już mamy? Chyba mamy. Ty kurwa gnoju! To widzieliście, co on zrobił? O to dziad! On mnie stamtąd wyciągnął! O ty kurde blaszka! Ja osobiście już nie mamy wody. Ja pierdziela mi przyjebał. Ale burak! Ja rozumiem, że my jesteśmy zainfekowani, żeby tak mi przypieprzyć? To już był szczyt. Szczyt szczytów. No rozumiecie wy to? Rozumiecie, że ten burak mi zajebał jeszcze? Nie, no tak to być nie będzie. Dobra, widzimy się za chwilę. Wyśkiwy moje, wiecie co? Ja sobie tutaj podróżowałem i gdzieś znów skręciłem i totalnie nie wiem, gdzie dopłynąłem, ale jestem dosyć blisko na brzegu, więc to jest dosyć dziwne. Dosyć dziwne, bo tutaj jest mamy kolejne skamieniałości. I zobaczcie, że tutaj jest kolejny za to też slocik pewnie na tabliczkę. Oczywiście, że tak. To jest dobre pytanie, gdzie my jesteśmy? 213 metrów wrak, być może to był tamten wrak, który nas ominął, no ale tutaj widzę, że jest kolejny starożytny szkielet. Dobre pytanie. Co my tutaj w ogóle znaleźliśmy? Starożytny skamieniały szkielet. Szkielet opancerzonego mięsożercy, prawdopodobnie ma około miliona lat. Symulacje wskazują, że ta forma życia byłaby znacznie większa niż jakiekolwiek inne stworzenie żyjące na planecie. Oceany w tamtym czasie musiały być zupełnie inne, aby utrzymać formę życia tej wielkości z bardziej otwartą przestrzenią geograficzną i wieloma innymi osobnikami klasy lewytańskiej. Oho, faktycznie to jest tylko łeb. To jest tylko łeb. No dobra, w takim razie widzę, że to jest Lost River. My się gdzieś na biom Lost River.
Lost River. No nie mam pojęcia, jak my się tu dostaliśmy. Serio? Nie wiem. Nie wiem, wiem tylko, że to są te bebziki. To są te bebziki. Tutaj nic więcej nie ma. I tu jest nasz... cyklop. Kurde. Nie wiem, jak się tu dostałem. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja tutaj wlazłem. Nie mam pojęcia, jak stąd wyjść. Kurde. Próbuję delikatnie jakoś stąd wypłynąć, ale... No może być ciężko. Bo ja jestem tu gdzieś w tym biomie Lost River. I widać, że ja nawet tutaj jakoś wlazłem. Mi się udało tu jakoś wleźć. I właśnie, moi drodzy, powiem wam szczerze, gdyby nie ta mapa, byłbym w dupie. I to tak totalnie mega, mega w dupie. Naprawdę. Po prostu musiałbym chyba zeskrobywać swoje zwłoki, nie wiem skąd. A tak, pyk, pyk, mapka pokazała. Słuchaj, tu jest wyjście. Tu możesz sobie wypłynąć. I tak samo jak teraz. Nie znalazłem tego za hu, hu, hu. A dzięki temu wiem dokładnie, gdzie jest wyjście. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze tamten wrak, bo jestem ciekaw, co tam dalej jest. Jestem mega ciekaw, co tam dalej znajdziemy. To kurde, może być ciężko go teraz znaleźć. O właśnie, no zobaczcie, my już tu jesteśmy na wyjściu, a naprawdę, no save'a miałem niedaleko. Save'a miałem naprawdę niedaleko i nie mogę znaleźć tego dziadostwa. Gdzie był ten cholerny wrak? Nie mam pojęcia. Moi drodzy, powoli będę się z wami żegnał. Bo widzę, że już trochę przegiąłem z tym odcinkiem, no ale to macie taką rekompensatę za to, że kilka gaf tutaj popełniłem. Popełniłem więcej niż kilka, no ale no czasem tak bywa. Człowiek po prostu się popierdzieli. Wiemy, że mamy dwie tabliczki już do ogarnięcia. Nie tylko tam, gdzie byliśmy wcześniej, ale i też w tym biomie Lost River, który myślę skrywa jeszcze więcej tajemnic. Jeszcze więcej tajemnic. Tu widzę, że jest w ogóle jakiś fragment Aurory chyba. Ale niestety nie mogę znaleźć tamtego wraku, kurde. Nie wiem w ogóle, gdzie on był. Nie mam pojęcia, gdzie on był. Totalnie. Dobra, ja już się zbliżam do cyklopa. Naprawdę już zostało niewiele do ogarnięcia. I to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ja sobie filmu grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Subnautica. Trzymajcie się jeszcze, no i co? Hej, hej!